sprawdzanie pisowni i interpunkcji. Po wprowadzeniu tekstu zauważamy często, iż niektóre wyrazy podkreślone są czerwonym kolorem. Nie zawsze oznacza to błędy ortograficzne. W tym przypadku może być to informacja, że danego wyrazu nie ma po prostu w słowniku. Jak sobie z tym poradzić? Jeżeli jesteśmy pewni, że nazwisko jest sprawdzone prawidłowo, wystarczy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dodaj do słownika. Od tej pory nazwisko jest już ignorowane. Podobnie postępujemy z innymi podkreśleniami. Można kliknąć prawym, stwierdzić, który wyraz jest, który najbardziej pasuje i po prostu go wskazać. W tym momencie pojawiło się podkreślenie w kolorze zielonym, oznacza sugestię gramatyczną. Klikam prawym i widzę, że brakowało przecinka. Tekst został sprawdzony.